Medytacja dla chrześcijan jest sposobem na spotkanie z Jezusem, a w ten sposób na odnalezienie siebie samych, przypomniał podczas katechezy ojciec święty Franciszek. Zwracając się do Polaków, papież mówił, byśmy podejmowali zawsze aktualne zaproszenie Maryi i robili wszystko, co powie Jezus. Ojciec święty, kierując słowa do Polaków, nawiązał do przypadającej 3 maja uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Od XVII wieku naród polski nadaje ten tytuł Matce Bożej, oddając się w jej matczyną opiekę i zobowiązując się do wiernej służby dla sprawy Królestwa jej Syna. Pamiętając o ślubach, jakie wasze ojcowie złożyli na Jasnej Górze, również w tych naszych trudnych czasach, podejmujcie zawsze aktualne zaproszenie Maryi i róbcie wszystko, co Jezus wam powie. Jego błogosławieństwo niech towarzyszy każdemu i każdej z was, waszym rodzinom i całemu narodowi polskiemu. W trakcie katechezy papież podjął rozważania na temat medytacji. Każda modlitwa człowieka ochrzczonego przechodzi przez wielką bramę, którą jest Jezus Chrystus. Oto zatem łaska modlitwy chrześcijańskiej. Chrystus jest daleko, lecz jest zawsze w relacji z nami. Nie ma takiej karty Ewangelii, na której nie byłoby dla nas miejsca. Medytacja dla nas chrześcijan jest sposobem na spotkanie z Jezusem i w ten sposób, jedynie w ten sposób, odnalezienia siebie samych. Ojciec święty podkreślał, że jeśli jakieś doświadczenie modlitwy daje nam pokój wewnętrzny, opanowanie siebie lub jasność co do drogi, którą mamy podążać, to są to niejako uboczne skutki łaski modlitwy chrześcijańskiej, będącej spotkaniem z Jezusem.